Stary, ale jary! Taki jest radziecki IS-7! Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam dla was potyczkę na najstarszym czołgu 10 poziomu w World of Tanks. Pojazd? Dzierż ten tytuł z mausem, ponieważ to pojazdy są w grze od samego początku, od roku 2010. No i zobaczymy, jak ten IS-7 daje jeszcze radę. Mapa to Himmelsdorf i zanim przejdziemy do analizy rundy, chcę ogłosić dwóch wygranych, którzy zgarnęli ostatnio, moi drodzy, 1000 zł. Serdeczne gratulacje, proszę o odebranie podarunków. I jeśli wy również chcecie wygrać dwa razy po 1500 zł, to wystarczy tylko, że subskrybujecie ten kanał. Lecimy po kolejne subskrypcje, aby dobić do 301-302 tysięcy. Do tego jeszcze polubcie ten film i napiszcie komentarz, co wy poprawilibyście właśnie w IS-7. Czy byłaby to penetracja, czy jego może mobilność, może pancerz. Wy tutaj już musicie wybrać. Pamiętajcie, aby podać swój w grze. I moi drodzy, dlaczego w ogóle poruszam temat buffa dla IS-7? Ponieważ jest ku temu jeden bardzo konkretny powód. Pojazd ten jest w tym momencie najgorszą, statystycznie, 10 właśnie z drzewka w World of Tanks. Jeśli popatrzymy sobie na przykład na takiego Type'a 5 Heavy, to nawet on wypada lepiej. To samo Maus, czy inne jakieś takie starsze pojazdy, więc czy IS-7 zasługuje na poprawki? No na pewno tak, i choć wielu graczy może dać taki dobry argument, że jest to pojazd pospolity, wielu graczy słaby go ma i dlatego oni zaniżają średnią, to i tak, no nie oszukujmy się, IS-7 zawsze coś tam mógłby dostać i nie byłoby to absolutnie złe, bo po prostu pojazd ten no nie jest już tak mocny, jak był wiele, wiele lat temu, także no ja na przykład, wiadomo, najbardziej bym chciał tutaj poprawić penetrację, ale też rozważyłbym zwiększenie ilości pocisków, bo to może być problem na przykład w tej bitwie. Bohater zaczyna bardzo spoko, pojechał sobie na środek, to jest dobra taktyka i polecam wam ją często, jeśli macie mało penetracji, bo wytłumaczę wam to. Jeśli macie dużo penetracji, to możecie pojechać sobie na podzamkową i tutaj nawalać się tak jak ten AFA1, prawda? Jest to jak najbardziej zrozumiałe. 340 penetracji jego, czy 300 ponad Lewandowskiego daje radę, ale IS-7 ma penetracji mniej. I takim czołgiem lepiej jest polować na czołgi, które jadą często środkiem i złapać je na przejeździe. Złapaliśmy na przykład w tej bitwie T-32, bardzo dużo mu zrobiliśmy. Teraz niestety mamy już problem z tym E75, zobaczcie, ze strzały nie przebijają jego dolnej płyty, no niestety przez właśnie brak penetracji. Bohater gra teoretycznie prawie full gold, tutaj penetracja to 303, ale to wciąż jest za mało. To po prostu nie wystarcza, aby przebić tego E75 w dolną płytę. Do tego jeszcze taka sobie celność sprawia, że pociski nie latają zawsze w dolną płytę, część lata jeszcze w gąsienicę. Teraz w końcu udało się sprzątnąć Korona Fata właśnie w tym niemieckim czołgu. I teraz co dalej? Co tu robić? Więc z mojej perspektywy bohater powinien cały czas patrzeć teraz na tory i na górkę. Wbrew pozorom to nie środek jest najważniejszy. Zobaczcie, że tory są puste, tam już prawie nic nie ma i rywale w każdej chwili mogą nas tutaj zaatakować w bok. Na przykład ten burask mógłby nas zaskoczyć, więc bohater musi na to patrzeć, to po pierwsze. I po drugie oczywiście patrzymy na zamek, bo z zamku też możemy wyrwać, jeśli za bardzo się cofniemy. Także bohater chyba teraz rezygnuje już ze snajpienia z okienka. To jest moim zdaniem dobry moment i skupia się właśnie na torach teraz. Pięknie trafiamy tego T-103, uważam, że to był strzał taki trudny, fartowny, no ale jak siadło, to ja pretensji nie mam. Teraz jednak zbieramy strzał w bok, ale oddajemy mu również bombę. To jest dla mnie chore, jak to weszło i to tak dwa razy wydawało się, że nie, to nie wejdzie, nie ma opcji. Ale weszło, bohater po prostu ma trochę szczęścia, trochę bardzo. Po prawej stronie może być burask, okej, nie, jeszcze nie, ponieważ jest w sektorze F2, czyli tam jest bardziej z tyłu, a my gonimy T-55A, który teraz próbuje objechać naszego Lewandowskiego i Conquerora. Bohater ma misję, widać, że jest zawzięty, nie da mu tutaj spokoju. Jakbyśmy w niego wjechali, to z masą IS-7, który waży bardzo, moi drodzy, dużo, no to może wyjść naprawdę rewelacyjnie. Czy uda się go staranować? No niestety chyba nie, bo no on tutaj po prostu spierniczy, ale teraz wjechał w crossa i dostał jeszcze od STB z zamku. Raczej długo sobie tym T-55A nie pogra. Może nawet to my go skończymy? Ciężko stwierdzić, teraz taranuje się o Lewandowskiego. Porobił go, ale teraz już musiał paść naszym łupem.
T-32 jedzie pod zamkową. Bohater mógłby się teraz na niego obrócić, ale chyba chce wrócić na własną bazę, bojąc się, że Burask wyjedzie mu zaraz na plecy ze swoim potężnym magazynkiem. To nie jest głupie, ale czy ja bym teraz skupił się na Burasce? Nie wiem, chyba wolałbym patrzeć na podzamkową. No, na pewno to ocenimy później, czy to była dobra decyzja. Na podzamkowej pojawiają się teraz 3 czołgi, na bazie nic nie ma. To może być tak, że ten Burask jest po lewej stronie kościółka i wiecie, tam po prostu stoi przyczajony. Podjeżdżamy teraz, ale tutaj jedzie Super Conqueror, z nim będzie ciężko wygrać taką walkę 1 na 1. Super Conqueror ma dużo lepszy DPM od IS-7. Uwaga, chwila prawdy, IS-7 nasz daje fajną pechę, ale wciąż jest ta obawa bohatera, co z Buraską, dlatego cofamy się, wciągamy go. To jest moim zdaniem dobre, bo skoro mało wiemy o ustawieniu wroga, to nie ma co wpadać w ogień krzyżowy. Wycofujemy się. Tutaj można byłoby właśnie na róg mierzyć, tak jak tutaj bohater mierzy, tylko ja bym to robił bardziej frontem. Zobaczcie, jak stoi bohater. Jak stoi? Bokiem, prawda? O, teraz nawet chyba będzie spierniczał. No nie wiem, ja uważam, że tutaj dobrze byłoby dać strzał na wjeździe i potem uciekać. Znów troszeczkę nie zgadzam się z ruchem bohatera, ale chyba coś mu podpowiedziało, że a może zobaczę plecy, bo tutaj czaił się T-32 i świetnie tutaj zrobiliśmy to. Nawet ja o tym nie pomyślałem. I teraz Super Conqueror wyjeżdża od frontu. Jest jeszcze Burask. Bohater zamiast wyjechać na Buraskę, woli strzelić w Super Conquerora. To jest dyskusyjne. Teraz omija Super Conquerora, jedzie po francuski czołg, który... Czy skończymy? Kończymy, nie ponosząc od niego strat, ale T-32 nas przebiło. Teraz powinniśmy obrócić czołg oczywiście i spróbować skończyć Amerykańca, który jest na ogrysku. Bohater pędzi i ucieka przed nim. Zobaczmy, czy skończymy tego T-32. Chyba będziemy się obracać w jego kierunku. To jest dobry ruch. Najpierw T-32. Ja wiem, że to jest słabsze działo i 8 tier, ale pamiętajcie, dobijamy lufy. Bohater robi side scrapa. T-32 na goldzie penetracji ma sporo, ale nie przebił nas. I teraz możemy wykorzystać jego przeładowanie, go skończyć. Wchodzi gładko nawet w górną płytę. Super Conqueror nie trafił, ale zanim przeładujemy, a IS-7 ładuje niestety długo, ponad 11 sekund, jeśli nie macie dosyłacze i tak dalej, to moi drodzy, Super Koń zdążyłby przeładować drugi raz. Teraz Super Conqueror znowu failuje. On strzelił w działu swojego sojusznika i teraz to jest moment, który mnie zniszczył. Chłop po prostu ustawia się do nas bokiem. Ktoś powie, to jest ustawka, ty zobacz, co się dzieje. Oni ustawiają bitwy. Ale mi się wydaje, że on się po prostu wnerwił, że dwa razy chyba poleciało mu w działu tego kolegi. I dlatego był taki załamany psychicznie. Nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby to była ustawka, raczej oni nie są tutaj znajomymi, no, nie wydaje mi się, wcześniej walczyli normalnie. No, napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy to dla was była ustawka. Dla mnie chłop się po prostu wnerwił i już Alt F4 kliknął. I teraz, moi drodzy, jedziemy na podzamkową, albo nawet nie, jedziemy na górkę. Myślałem, że bohater będzie chciał tutaj jakoś na podzamkowej się przekampić, ale chce pomóc M60. Czy to jest dobra decyzja? Tak i nie. Wybieramy strzał w S100. To jest dziwne, ja bym strzelił w STRV-a. Wiecie dlaczego? Bo STRV jest na 2 strzały dobre, S100 jest na 4 strzały. To jest dziwna decyzja bohatera. Ja jej tutaj na pewno nie popieram. Teraz strzał w bok wieży, S100 weszło i mamy ostatnie 4 pociski, w tym 2 HE. STRV nas trafia za 400. No, widać, że to nie jest czołg, którego możemy lekceważyć. Teraz, czy wejdzie w STRV-a? Weszło i zobaczcie, że gdybyśmy wcześniej też w niego strzelili, to może by go już nie było. A tak zabrał nam kolejne 300 HP. Przez to, że go zlekceważyliśmy. Wybraliśmy to S100, a okazało się, że to Szwed jest dla nas bardziej niebezpieczny. Z prawej strony STB-1. Od frontu wyjedzie na pewno S100. Dokładnie, jedzie jeszcze STRV. Powinniśmy strzelić w STRV, a bohater fokusuje S100, STRV. Czy nas przebije? S100 nie przebiło, STRV nas przebił trzeci raz. Kurde, szkoda, że w tego STRV nie strzelamy. I teraz mierzymy w jego garnek haekiem. No niestety weszło słabo za 300. On nas znów przebił i Leopard nas kończy, co oznacza, że przegrywamy bitwę. Choć i tak wygrać tego z tą ilością pocisków już się po prostu nie dało. Ale wiecie, co mnie zabolało teraz, tak sobie myślę?
No na pewno początek bitwy, że tego E75 tyle razy żeśmy nie przebili w dolną płytę, ale też dlaczego bohater zlekceważył STRVS1. To S100, to chłop w ogóle, wiecie, bez golda, mało penetracji, niecelne działo, ciężko mu przebić było. Odbił się, ale STRV no był mega skuteczny. Każdy strzał, przebicie, przebicie, przebicie. Jakbyśmy na nim się skupili, to może byśmy jeszcze oddali jeden strzał więcej i może też, wiadomo, te pociski byłyby lepiej wykorzystane. No wydaje mi się, że bohater mógł to rozegrać kapkę inaczej, ale i tak super wynik. 10 tysięcy uszkodzeń, szkoda, że tylko ta porażka. Napiszcie, jak wy to, moi drodzy, oceniacie i oczywiście weźcie udział w giveawayu, aby wygrać złoto. Ja wam życzę miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!